Witajcie na kolejnej lekcji historii. Dzisiaj opowiem wam o pierwszym rozbiorze Polski. Najpierw zobaczymy, jak doszło do tego nieszczęśliwego wydarzenia w naszych dziejach. Potem zastanowimy się nad skutkami pierwszego rozbioru. Następnie zajmiemy się sejmem rozbiorowym, który zatwierdził rozbiory, ale też zaowocował pewnymi ważnymi zmianami w Rzeczpospolitej. Te dwie najważniejsze to Komisja Edukacji Narodowej i Rada Nieustająca. Pierwsze pomysły likwidacji Rzeczpospolitej na drodze rozbiorów pochodzą z czasów potopu szwedzkiego. Układ w Radnot, Karol X Gustaw. W wieku XVIII krajem, który ciągle wracał do idei rozbiorów Polski, były Prusy. Dlaczego tak zależało Królestwu Prus na rozbiorach polskich? Dlaczego już w czasach Piotra Wielkiego, w czasach, kiedy Polską rządził August II, Prusy zgłaszały pomysły rozbiorowe? Aby zrozumieć ten upór Prus w dążeniu do rozbioru Polski, wystarczy spojrzeć na mapę. Kiedy powstało Królestwo Pruskie, połączone z Brandenburgii i dawnych Prus książęcych, to było to państwo składające się z dwóch nierównych części, bez połączenia lądowego. Jeżeli władcy Prus chcieli scalić to państwo, to musieli Polsce odebrać tak zwane Prusy Królewskie, czyli Pomorze Gdańskie. Tak więc w naturalnym interesie Prus leżało odebranie nam części terytorium. Kiedy Prusy zgłaszały te pomysły, już w czasach Piotra Wielkiego napotykały na opór, bowiem władca Rosji liczył na to, że podporządkuje sobie całą Rzeczpospolitą. Nie chciał się więc dzielić Rzeczpospolitą z Prusami. Nie chciał też wzmacniać Prus. Podobnie czynili następcy Piotra Wielkiego. Co się więc zmieniło? Otóż kiedy doszło do Konfederacji Barskiej, o której mówiłem na poprzedniej lekcji historii, wojska rosyjskie przez kilka lat zmagają się ze szlacheckimi powstańcami. Konfederaci Barscy nie potrafią odnieść zwycięstwa. Z wojskowego punktu widzenia trudno zresztą je sobie wyobrazić. Z drugiej strony wojska rosyjskie i wojska królewskie nie są w stanie skutecznie spacyfikować Rzeczpospolitej. Tą sytuację wykorzystują Prusy. Znowu wracają projekty rozbiorowe. Prusy zaczynają przekonywać Katarzynę II, że opanowanie całej Rzeczpospolitej przekracza jej możliwości, więc może się podzielmy, tak? Może dokonajmy rozbioru, może uszczupmy ziemię Rzeczpospolitej. W ten sposób spacyfikujmy opór Polaków. Ale tym krajem, który pierwszy sięgnął po ziemię Rzeczpospolitej, nie były wcale Prusy, nie była Rosja. Tym krajem była Austria. Wojska austriackie zajęły Spisz, który od czasów średniowiecza należał praktycznie do Rzeczpospolitej, a następnie część starostw nowotarskiego, czorszczyńskiego i sądeckiego. Zachwycone tym gwałtem na Polakach wykonanym przez Austriaków Prusy odcięły od Rzeczpospolitej Prusy Królewskie kordonem sanitarnym. Pretekstem było morowe powietrze, czyli dżuma. Rzeczywiście dżuma pojawiła się w Rzeczpospolitej, ale na Ukrainie, nie na Pomorzu. To był tylko pretekst. Naciski Prusaków na Petersburg stają się coraz bardziej natarczywe. No i w końcu ta dyplomacja pruska odniosła sukces. Katarzyna II godzi się na dokonanie pierwszego rozbioru. Toczą się negocjacje, do tych negocjacji włączają się Austriacy. Efektem są traktaty rozbiorowe. Trzy traktaty rozbiorowe podpisano w Petersburgu 5 sierpnia 1772 roku. Historyk Stanisław Grodzicki tak o tym pisze. Wszystkie traktaty sformułowane zostały identycznie, stanowiąc niewątpliwie skutek wspólnych uzgodnień prowadzonych na najwyższym szczeblu. Otwierała je inwokacja do Trójcy Świętej, po czym następowało uzasadnienie, iż wieloletnia wojna w Rzeczpospolitej, powodująca upadek autorytetu władzy i anarchię, stanowić poczęła poważne zagrożenie dla sąsiadów. Z tego też względu sąsiedzi postanowili wysunąć wobec Rzeczpospolitej uzasadnione pretensje terytorialne. Oczywiście nikt tutaj nie pytał Polaków czy Poniatowskiego o zdanie. Nikt nie negocjował kształtu tego rozbioru z Polakami. Dokonały tego trzy obce dwory. Dokonały tego trzy państwa. Trzeba było to jakoś uzasadnić. Jak cytowałem przed chwilą historyka, uzasadniano to Konfederacją Barską, rzekomą anarchią, która panowała w państwie polskim. Potem wymyślano różne uzasadnienia historyczne. Rosja na przykład twierdziła, że
Wszystkie ziemie ruskie powinny do niej należeć, no w związku z tym, ponieważ Rzeczpospolita ma ziemie ruskie, więc mają prawo nam je zabrać. Jak gdyby zapominając o pokoju grzymutowskiego, który gwarantował nienaruszalność granic Rzeczpospolitej. Prusacy sięgnęli do historii średniowiecznej, do nowej marchii, do państwa krzyżackiego. Do średniowiecza sięgnęli też Austriacy, którzy zaczęli wymyślać, że ponieważ część tych ziem, które nam zabrali, należała kiedyś do Węgier, a władcy Austrii są władcami Węgier, więc rzekomo w spadku po roszczeniach węgierskich mają prawo do polskiego terytorium. Brzmiło to wszystko niepoważnie, jak się tak dobrze zastanowić, no ale próbowano w ten sposób ten gwałt na Rzeczpospolitej uzasadnić. Jaka była reakcja świata na to, co się dokonało? Że oto nagle trzy państwa uszczuplają inne państwo. No toż te reakcje były właściwie żadne. Mocarstwa zachodnie uznały, że nie narusza to ich interesów. Opinia publiczna w części popierała to, co się dokonało. Dlaczego? Jacek Kaczmarski w usta Katarzyny II włożył taki monolog. Posłuchajmy fragmentu. Raz wyczyszczam filozofów Europy, pod prawą armią marmurowe Piotra Skropy, mam psy, sokoły, konie, kocham już szalenie. No właśnie, Katarzyna II trzymała na smyczy filozofów Europy, w tym Woltera. I teraz, spuszczeni ze smyczy, tacy ludzie jak Wolter kpili z Polski. Uznawali rozbiory za rzecz naturalną, za rzecz dobrą, bo przecież w Polsce panuje anarchia, ciemnota, więc dobrze, że oświeceni władcy uszczuplają terytorium państwa polskiego. Czy byli ludzie, którzy patrzyli na to inaczej? Czy byli ludzie, którzy dostrzegali krzywdę Polski? Byli, choć byli nieliczni. Jednym z bardziej znanych filozofów, który miał odwagę stanąć w obronie Polski, który miał odwagę stanąć przeciwko opinii bardzo wielu elit oświeceniowych, był Jan Jakub Rousseau. Dlaczego? Wystarczy sięgnąć do jego pracy napisanej w czasie Konfederacji Barskiej, w której pisał o tym, jaki ustrój powinna wprowadzić Rzeczpospolita. Pierwszy cytat. O Polakach. Kochacie wolność, jesteście jej godni. Broniliście jej przeciwko najeźdźcy potężnemu i chytremu. Rousseau nie widzi w Polakach anarchistów, jakichś ludzi ciemnych, nieokrzesanych. Widzi w nas ludzi, którzy kochają wolność. A co Rousseau sądził o współczesnej sobie Europie Zachodniej? Posłuchajcie państwo. Cytuję. Nie masz już dzisiaj Francuzów, Niemców, Hiszpanów, nawet Anglików. Są tylko Europejczycy. Wszyscy mają te same zamiłowania, te same namiętności, te same obyczaje. Wszyscy w tych samych okolicznościach zachowują się tak samo. Wszyscy będą się podawali za bezinteresownych, a będą łajdakami. Wszyscy będą mieli na ustach dobro publiczne, a myśleli tylko o sobie. Wszyscy będą chwalili umiarkowanie, a pragnęli bogactw Krezusa. Największą ich ambicją zbytek, jedyną namiętnością złot. Niesłychanie krytyczna opinia o Europie Zachodniej. Niesłychanie krytyczna opinia o tych oświeceniowych elitach, które dominowały wówczas w Europie Zachodniej. Można się z Rousseau zgadzać, można się z Rousseau nie zgadzać. I jeszcze jeden mało znany cytat z Rousseau, który zweryfikowała później historia. Cytuję. Cnota obywateli, gorliwość patriotyczna. Oto jedyne szańce, zawsze gotowe do obrony Polski, których żadna armia zdobyć nie zdoła. Jeżeli potraficie dokonać tego, by Polak nigdy nie mógł zostać Rosjaninem, ręczę, że Rosja nigdy nie ujarzmi Polski. To napisał Jan Jakub Rousseau, kiedy Polska była jeszcze na mapie Europy. A my z naszej perspektywy możemy powiedzieć, Jan Jakub Rousseau miał rację. Polska zniknie z mapy Europy. Będzie poddana rusyfikacji, ale odrodzi się w 1918 roku. Jan Jakub Rousseau to przewidział. Europa nie reaguje na pierwszy rozbiór Polski. Elity oświeceniowe są zachwycone. Głosy sprzeciwu, takie jak Jana Jakuba Rousseau, należą do rzadkości. A jaka jest reakcja samych Polaków? No niestety, ta reakcja była taka, że bardzo wielu magnatów zwłaszcza uznało, że no, tak się stało, że trzeba szybko dogadać się z nowymi monarchami. Bowiem bardzo często tak się zdarzyło, że część magnatów
nagle miała dwóch władców, dwóch monarchów, bo część ich dóbr leżała na ziemiach, które Rzeczpospolita utraciła. Niektórzy z nich z własnej inicjatywy spieszyli, aby zapewnić władców mocarstw rozbiorowych o swojej lojalności. Jednym z nich był Adam Kazimierz Czartoryski, kandydat familii na króla Polski, który natychmiast pospieszył do Petersburga, aby zapewnić Katarzynę II o swojej lojalności. Tak postąpiła większość magnatów. Tak postąpiło bardzo wielu przedstawicieli szlachty. Czy wszyscy? Nie. Byli nieliczni, którzy zachowali się przyzwoicie. Jednym z nich był starosta lwowski Jan Kicki, który odmówił złożenia hołdu Marii Teresie, za co pozbawiony został urzędu. Ale niestety większość polskich elit zachowała się tak jak Czartoryski. Mniejszość tak jak Kicki. Jak to możliwe? Dlaczego tak było? No między innymi dlatego tak było, że ci najlepsi, najbardziej ofiarni brali udział w Konfederacji Barskiej. Jedni polegli, inni byli już na Syberii albo wędrowali na tą Syberię. Inni znaleźli się na emigracji. Przyjrzyjmy się teraz temu, co Polska straciła w 1772 roku. I tak, najwięcej zabrała nam Rosja. 92 tysiące kilometrów kwadratowych. Na tym obszarze mieszkało 1 300 000 mieszkańców. To był pas ziem Polski północno-wschodnich. To były ziemie słabo rozwinięte gospodarczo. Wyjątkiem były inflanty polskie. Odsetek ludności polskiej poza inflantami polskimi był stosunkowo niewielki. I tak naprawdę, mimo że powierzchniowo to była największa część Rzeczpospolitej, którą Polska straciła, mimo że biorąc pod uwagę powierzchnię, Rosjanie wzięli najwięcej, no to była to strata tak naprawdę najmniejsza. Austria wzięła Polsce 87 tysięcy kilometrów kwadratowych, ale był to obszar, gdzie mieszkało ponad 2 600 tysięcy mieszkańców, czyli dwa razy więcej niż na tym obszarze, który zabrała nam Rosję. Zagarnęły bowiem Małopolskę, Podwisłem i Dolny Stan, województwo ruskie i bełskie, skrawki wołyńskiego i podolskiego. To były ziemie dobrze rozwinięte, gęsto zaludnione. W dużej mierze ziemie z dominującym polskim żywiołem. Straciliśmy wówczas m.in. Żupy Solne w Wieliczce i Bochni. Była to więc olbrzymia strata dla państwa polskiego. No i mamy jeszcze Prusy, które wzięły najmniej. Zabór pruski to 36,5 tysiąca km kwadratowych. Mieszkało tam 580 tysięcy mieszkańców. Ale Prusy zabrały nam Warmię, zabrały Prusy Królewskie bez Gdańska, czyli Pomorze Gdańskie. Prusy odcięły Rzeczpospolitą od Gdańska, od tego najważniejszego portu. Prusy wzięły najmniej, ale gospodarczo zabór pruski był największym być może nieszczęściem, bowiem dla Polski Gdańsk był oknem na świat. Teraz, żeby dostać się do tego okna na świat, trzeba było przepłynąć przez terytorium państwa pruskiego. Prusy nałożyły cło na ten handel. Prusy się bogaciły. Polska na tym traciła. W sumie w czasie pierwszego rozbioru Rzeczpospolita straciła około 30% powierzchni państwa i 37% ludności. Nikt się nas nie pytał, czy chcemy rozbiorów. Nikt z nami tego nie negocjował, ale zaborcy chcieli, żebyśmy zalegalizowali te rozbiory. Zaborcy domagali się tego, aby został zwołany Sejm, który te rozbiory zatwierdzi. We wrześniu 1772 roku do Polski przybył nowy ambasador Katarzyny II. Jerzy Łojek tak pisał o tym wydarzeniu i jego skutkach. Od września 1772 roku do kwietnia 1710 roku, a więc lat prawie 18, stanowisko posła rosyjskiego w Warszawie zajmował zrusyfikowany inflantczyk Otto Magnus Stackelberg. Był to człowiek w miarę wykształcony i ogładzony, a więc w swoich początkach w Warszawie nawet grzeczny. Potem, gdy stwierdził, że do jego klamki rwą się setki Polaków o znaczących nazwiskach,
a nade wszystko, że król nie śmie w ogóle mu się przeciwstawić, rozufalił się ogromnie. Podczas rozmów z królem przedstawiał swoje żądania w sposób kategoryczny, mieszając się do wszystkich, nawet drobnych, personalnych spraw Rzeczypospolitej, a naciski swoje popierał stwierdzeniem, w niczym w ogóle nieopartym, a dezawuowanym przez posła polskiego w Petersburgu, Augusta Deboli, iż ma prawo decydować nawet o zdjęciu Stanisława Augusta z tronu Rzeczpospolitej. Tak więc od tej pory tym człowiekiem, który będzie wywierał olbrzymi wpływ na to, co się dzieje w Rzeczpospolitej, będzie właśnie ambasador Stackelberg. I właśnie pod naciskiem trzech posłów obcych dworów w Warszawie, Stackelberga, Rawickiego, to był przedstawiciel Austrii, Benoit, przedstawiciel Prus, zwołano Sejm Rozbiorowy w 1793 roku. Oczywiście, jak to zwykle w takich sytuacjach, zaborcy zrobili wszystko, żeby posłami wybranymi na sejmikach na ten Sejm byli ludzie skorumpowani, zastraszeni, całkowicie dyspozycyjni w stosunku do Rosji. Ale to się do końca nie udało, bowiem na Sejmie Rozbiorowym jednym z posłów był również Tadeusz Rejtan, ponieważ była grupa posłów, która była gotowa zrobić wszystko, żeby do hańby zatwierdzenia przez polski parlament rozbiorów Polski nie doszło. Taki chyba najładniejszy literacki wizerunek Tadeusza Rejtana znajdziemy w pamiątkach Soplicy Henryka Rzewuskiego. Pozwólcie, że przeczytam krótki fragment. W szkołach panu Tadeuszowi wszyscyśmy nad sobą wyższość przyznawali. Lubo do nauki był dość tępym, a w zabawach najczęściej zamyślony, nawet ponury. Nie miał tej giętkości towarzyskiej innym niezbędnej dla otrzymania popularności. Jeżeli jakiś obywatel nawiedzający ojców jezuitów o dawnych rzeczach polskich mówił, pan Tadeusz wszelkie zabawy nasze opuszczał i w głębokim milczeniu przysłuchiwał się tym opowiadaniom. I już nic zadumania rozerwać go nie mogło. Na korytarzu klasztornym wisiała mapa Polski. To idąc na zabawę, jak na nią okiem rzuci, stanie przy niej jak wryty. I z nią się wpatruje tak zamyślony, że już nic koło siebie nie słyszy. Choć studenci wrzeszczą, że ledwo umarłego by nie zbudzili. I nieraz rekreacja się skończy, a jego przy mapie zastają, jak go zostawili. Ojcowie jezuici długo usiłowali, by jego oduczyć od tego ustawicznego zamyślania się, ale przekonawszy się, że to było na próżno, zostawili go. Ile, że w postępkach swoich był bardzo łagodny i pokorny dla zwierzchności szkolnej. Dalej, że Rzewuski opisuje historię, kiedy to jeden z uczniów próbował go przekonać, że w obliczu klęski trzeba wchodzić w układy z nieprzyjacielem. Wówczas ten spokojny Rejtan miał rzucić w niego kamieniem i ranić go w głowę. Pomimo dotkliwej kary odmówił przeprosin. Według Rzewuskiego miał wówczas powiedzieć: co by zrobił, tego nie żałuję i nie przeproszę. Choćby mnie zabić miano, a każdego uderzę, co mnie powie, że godzi się w zmowy wchodzić z najeznikami ojczyzny. Był więc Rejtan patriotą, był więc człowiekiem bezkompromisowym. Walczył też za Rzeczpospolitą w 1764 roku w ramach Konfederacji Nieświeckiej przeciwko wojskom rosyjskim. Walczył również w szeregach Konfederacji Barskiej. Teraz został wybrany posłem ziemi nowogrodzkiej. W instrukcji napisano, że ma zrobić wszystko, żeby nie doszło do zatwierdzenia rozbioru. No i rzeczywiście tej instrukcji był wierny. Już pierwszego dnia zaprotestował przeciwko zawiązaniu Konfederacji, gdyż sejmiki nie wypowiedziały się w tej sprawie, a zatem cała akcja miała charakter bezprawny. Czyli Tadeusz Rejtan zerwał Sejm Rozbiorowy. Zgodnie z polskim prawem Sejm nie miał prawa obradować, więc nie mógł zatwierdzić rozbioru Polski. Ale niestety, w tej sytuacji, kiedy liberum veto mogło być błogosławione, zlekceważono protest Rejtana, złamano polskie prawo. Pomimo słusznego protestu akt Konfederacji wpisano następnego dnia do akt Grodzkich, a sąd Konfederacji skazał zaocznie dzielnego posła Nowogródzkiego na kary kryminalne i konfiskatę dóbr. Ale Tadeusz Rejtan z gronem posłów dalej walczył przeciwko hańbie zatwierdzenia rozbioru.
Na trzeci dzień obrad sejmowych, nie chcąc dopuścić do wyboru marszałków, stanął w drzwiach, rozkrzyżował ręce i zaklinał zbliżających się do niego posłów na miłość Boga i ojczyzny, by nie zdradzali jej interesów i nie opuszczali w potrzebie. Widząc, że jego przemowa nie robi na przeciwnikach żadnego wrażenia, rzucił się na ziemię, wołając, aby weszli, jeżeli chcą to uczynić, lecz przez jego ciało. Marcin Lubomirski wraz z innymi nie zawahał się tego zrobić. Gdy do jego protestu dołączyła się publiczność, interweniowała Straż Marszałkowska. Co dalej robi Rejtan? Z grupą posłów, wśród której był między innymi Korsak, Bohuszewicz, blokują salę obrad. W trójkę przez 36 godzin okupują pomieszczenia. Niczego nie jedli, mówiąc, że nie chcą robić z Izby Poselskiej karczmy. Ustąpili dopiero wtedy, gdy się przekonali, że opór jest nieskuteczny. Podobno marszałek tego haniebnego sejmu, Adam Poniński, miał mu obiecać 2000 dukatów za przystąpienie do Konfederacji. Podobno Rejtan zrewanżował mu się kwotą 5000 za zrzeczenie się marszałkostwa. Proces Rejtana był nieskuteczny. Sejm rozbiorowy zatwierdził pierwszy rozbiór Polski. Ale Rejtan ratował honor Polski. Stał się symbolem patriotycznej niezłomności. Jakie były dalsze jego koleje życia? To już były dość tragiczne. Po pierwszym rozbiorze Polski osiadł rodzinny majątku w Ruszówce. Zapadł na chorobę umysłową i pewnego dnia zobaczył przez okno, że do dworu wchodzi rosyjski generał. Był przekonany, że to po niego zbił szybę i zjadł szkło, raniąc sobie w sposób śmiertelny jelita. Umierał w straszliwych męczarniach. Konał 2 dni. Podobno krótko przed śmiercią wróciła mu świadomość. Według Henryka Rzewuskiego jego ostatnie słowa brzmiały następująco. Rozmyślnie nigdy mojego Stwórcy nie obraziłem i najmniejszego powątpiewania nie miałem o wierze. Tuszem, że mnie miłosierdzie i zasługi jego najdroższego syna nie ominą. A cierpienia mnie, nędznego, ofiaruję Tobie, o Panie, za moją nieszczęśliwą ojczyznę. Rejtan umarł 8 sierpnia 1780 roku. Sejm rozbiorowy okrył się hańbą, bo trudno inaczej nazwać zgodę na pierwszy rozbiór Polski. Ale ten Sejm, który obradował 2 lata, dokonał również istotnych reform. Najważniejszą z nich było utworzenie Komisji Edukacji Narodowej. W lipcu 1773 roku papież Klement XIV ogłosił swoje brewę, w którym skasował zakon jezuitu. Jezuici w Polsce prowadzili bardzo wiele szkół i pojawił się problem, no co teraz zrobić? Jeżeli te szkoły będą zamknięte, to powstanie olbrzymia luka edukacyjna. Pojawił się pomysł, żeby te szkoły przejęło państwo. Wszechwładny ambasador rosyjski w Warszawie, Stackelberg, wyraził zgodę za cenę przedłużenia obrad Sejmu. Nawet wspaniałomyślnie się zgodził, żeby król sam wybrał skład Komisji Edukacji Narodowej. I 14 października 1773 roku uchwalono konstytucję ustanawiającą Komisję Edukacji Narodowej. Sięgnijmy do tego ważnego w dziejach Polski dokumentu. Możemy w nim przeczytać między innymi. Ponieważ Ojciec Święty przez wydaną do wszystkich państw chrześcijańskich bullę niebawem w państwach Rzeczypospolitej publikowaną być mającą skasował Instytutum Zakonu Księży Jezuitów, którzy w kraju większą część funduszów na edukację młodzi destynowanych i większą część edukacji za dozwoleniem Rzeczypospolitej wieloma konstytucjami nadanymi utrzymywali, jednakżeby z tych okoliczności Rzeczypospolita tak co do edukacji młodzi krajowej, jak też co do dóbr i majątków nie poniosła uszczerbku, takowe czynimy rozporządzenie. Ustanawiamy komisję w Warszawie odprawować się mającą do edukacji. W pierwszym składzie komisji zasiadło 8 ludzi wskazanych przez króla. Biskup Ignacy Masalski, biskup Michał Poniatowski, brat króla Polski, książę August Łukowski, podkanclerz Joachim Chreptowicz,
Adam Kazimierz Czartoryski, były kanclerz Andrzej Zamoyski, Ignacy Potocki i Antoni Poniński. Jak pisze historyk Jerzy Łojek, wszyscy należeli do elity intelektualnej Rzeczypospolitej, a chociaż uwarunkowania polityczne niektórych wyglądały mniej pozytywnie, to jednak jako zespół mieli dokonać dzieła wielkiego. Powstanie Komisji Edukacji Narodowej było bardzo ważnym wydarzeniem, bowiem ta komisja nie tylko przejęła szkoły jezuickie, ale zreformowała całe polskie szkolnictwo od poziomu szkół parafialnych do szkół wyższych, do uniwersytetu w Krakowie i w Wilnie. To w dużej mierze dzięki tej reformie pojawi się nowe pokolenie Polaków, myślących inaczej. Pokolenie zdolne do wielkiego dzieła reform Sejmu Wielkiego. Zdolnych do wielkiego dzieła Konstytucji 3 maja. Drugą reformą, dużo bardziej kontrowersyjną, było utworzenie Rady Nieustającej. O tym, że w Polsce potrzeba stworzyć coś na kształt rządu, mówiono już dużo wcześniej. Pisał o tym Stanisław Leszczyński, pisał o tym Stanisław Konarski. Teraz ta Rada Nieustająca została wprowadzona. Rada Nieustająca zastąpiła taką instytucję senatorów rezydentów, wymyśloną w 1573 roku, instytucję, która już właściwie wówczas nie funkcjonowała. Rada Nieustająca składała się z 36 członków, powoływanych przez Sejm, w połowie z Senatu, w połowie z Izby Poselskiej. Co dwa lata wymieniano 1/3 członków rad, a Sejm wybierał nowych. Kolegium odbywało zebrania plenarne, a działalność prowadziło za pomocą 5 departamentów. No, coś jak nasze ministerstwa. Interesów cudzoziemskich, czyli możemy, mówiąc językiem współczesnym, powiedzieć spraw zagranicznych, tu przewodniczył sam król. Policji, czyli dobrego porządku, czyli coś jak Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, wojska, skarbu i sprawiedliwości. Decyzje podejmowano w Radzie większością głosów. Jej posiedzenia odbywały się w Zamku Królewskim w Warszawie. Przeciwnikom króla wydawało się, że ta instytucja będzie takim narzędziem osłabiania jego pozycji. Stało się inaczej. Tutaj król miał wpływ na tą instytucję, ale jeszcze większy wpływ na to, co się działo w Radzie Nieustającej, miał Otto Magnus Stackelberg, wszechwładny ambasador rosyjski. To spowoduje, że Rada Nieustająca będzie nazywana później zdradą nieustającą. I to spowoduje, że później Sejm 4-letni, dążąc do odzyskania przez Polskę suwerenności, to ciało zlikwiduje. Sejm rozbiorowy dokonał również istotnych reform dotyczących polskiej armii. Powiększono liczbę wojska do 30 tysięcy. Zlikwidowano obyczaj sprawowania stopni oficerskich. Pojawiły się nowe, dobre regulaminy musztry. Zaczęto zmieniać strukturę polskiej armii na bardziej nowoczesną. Było to wszystko więc rzeczy ważne i potrzebne. Jak to często w historii bywa, złe miesza się z dobrem. Zgoda na rozbiór Polski była hańbą. Utworzenie Komisji Edukacji Narodowej było bardzo pozytywną zmianą o bardzo daleko idących pozytywnych skutkach dla Rzeczypospolitej. Również reformy wojskowe, o których wspominałem. Również dyskusyjne utworzenie Rady Nieustającej. I na koniec tej lekcji historii o smutnych wydarzeniach, o pierwszym rozmiarze Polski i Sejmie Rozmiarowym. Opinia historyka Stanisława Grodzickiego. Czy zatem sytuacja Rzeczypospolitej po rozbiorze dokonanym w 1772 roku mogła ustabilizować się w jakiś sposób? Czy była jakaś nadzieja ratunku dla państwa okrojonego, pozostającego przy Rosji jako państwo w pełni podporządkowane dyktatowi Petersburga, realizowanemu przez każdorazowego ambasadora rosyjskiego w Warszawie? Mimo wszystko, mimo iż Rosja zapewniła sobie pomoc Prus i Austrii, usatysfakcjonowanych tak łatwo osiągniętymi nabytkami, tworząc żelazny pierścień otaczający Rzeczpospolitą, alternatywa istniała. Droga ratunku polegała na szybkich i konsekwentnych reformach wzmacniających państwo i scalających jego społeczeństwo. Aby jednak ukształtowała się siła zdolna do skutecznego przeprowadzenia reformy, trzeba było działań stanowczych i przeciwstawiających się
zaborczemu protektoratowi.